Cześć wszystkim. Zapraszam od razu na drugi odcinek podwodnej konfrontacji niezwykłego wynalazku rodem z filmów Jamesa Bonda. Ale zanim przejdziemy do filmu, musicie wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, odcinek zyskał fajnego partnera w postaci RVRC, producenta najlepszych ciuchów trekkingowych, z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia. Jak widać, są bardzo designerskie, ale przede wszystkim mega funkcjonalne. Miałem okazję testować je chociażby podczas mojej wyprawy na wielkopolski biegun samotności i zgadnijcie co, spisały się doskonale. Jeżeli chcielibyście wiedzieć o nich coś więcej, na przykład to, że... A zresztą, zajrzyjcie do opisu, jeżeli chcecie zrobić sobie fajny prezent. Druga rzecz, którą koniecznie musicie wiedzieć, oglądając poprzedni i ten odcinek, jest taka, że używając tego nierozważnie i nie znając podstawowych zasad używania jakiegokolwiek sprzętu nurkowego, można zrobić sobie dużą krzywdę. Bardzo fajnie wyjaśnił to Saifan w swoim bardzo krótkim, ale treściwym filmie Fizyka i nurkowanie. Zanim pomyślicie o zakupie czegoś takiego, obejrzyjcie ten film. Link w opisie. Nurek na głębokości 90 metrów, aby wykonać jeden wdech, musi wciągnąć do płuc 10 razy więcej powietrza niż na powierzchni. A powietrze to trzeba oczywiście zabrać ze sobą w niewielkiej butli. Wyobraźmy sobie teraz, co się stanie, gdy pod wodą nurek wstrzyma oddech i zacznie się wynurzać. A my co? No lecimy z odcinkiem. Wiem, że na to czekacie. Wiem, że czekacie, kiedy wejdę do jeziora i odmrożę sobie łeb, bo jest prawie grudzień. No i tak właśnie było. Zapraszam. Jezioro Trzeszyńskie w Poznaniu. No, pod Poznaniem. Miałem do wyboru jeszcze jezioro Powidzkie. Jeszcze czystsze, ale dużo dalej. Wybrałem Strzeszynek wypoczynek. Bardzo malownicze miejsce. Dużo morsów, kaczek i fajne, ciekawe miejsca kąpielowe. Takie jak to. Kurde, wyporność za duża, nie mogę zejść na dno. Janka wypiera. Wypiera, kurde. Detonę. To jest moje pierwsze i ostatnie zejście pod wodę tego dnia. Nie było to najlepsze nurkowanie w moim życiu. Od razu rzuca się w oczy ogromna wyporność pianki, która uniemożliwia spokojne siedzenie na dnie. Po drugie, butle ładuje się godzinę i nie stać mnie było czasowo na podjęcie drugiej próby. A po trzecie, za chwilę się dowiecie. Nie, to jest poza zasięgiem mojej tolerancji temperaturowej. To jest tak zimno, że zaraz umrę. Powietrza by mi starczyło. Ale mi się kręci w głowie z tego wszystkiego. Ja zapomniałem o kapturze. Powinienem mieć jeszcze neoprenowy kaptur. Znaczy, ta woda ma z 8 stopni. To jest przerażające. Ja chyba zrobię jeszcze jedną próbę w wannie. Niedawno Gimper w swoim programie Lekko Nie Będzie zadał mi pytanie, kiedy ostatnio robiłem coś po raz pierwszy w życiu. No to już mam dobrą odpowiedź. Właśnie teraz to robię. Pływam w jeziorze 28 listopada. W słoneczku. Na luziku. Polecam. Nie polecam.
Trochę żałuję, że ten jeziorny etap nie do końca poszedł po mojej myśli, no ale czego mogłem spodziewać się, wchodząc pod koniec listopada do jeziora? No tylko tego, że naprawdę wszechogarniające, zimno, przenikliwe zacznie wdzierać się do mojej głowy. A tylko do głowy, bo na głowie nie miałem nic. No i właśnie, ale skąd mogłem to wiedzieć, skoro nigdy tego nie robiłem? Teraz już jestem mądrzejszy o tą wiedzę. Żałuję troszkę, że nie przeoddychałem całej butli pod wodą, ale jeszcze nie wszystko stracone, bo mam zamiar to poprawić. To musi się udać. Tym razem. No fakt, etap jeziorny nie do końca się udał, ale ten fakt chyba tylko zaostrzył mój apetyt na schodzenie pod wodę. Chcę więcej. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie dokupić sobie tego brakującego kaptura neoprenowego i nie spróbować zrobić to jeszcze raz? Nie. Oczywiście. Teraz, jak i zawsze zresztą, mam zamiar wykorzystać mój ulubiony wytrych pod tytułem najważniejsze, że wyszło się z domu. Zawsze lubiłem tak mówić, jak wracałem z ryb. Bez ryb. To było jedno z najbardziej ekstremalnych przeżyć w mojej krótkiej, 8-letniej karierze youtubera. Myślałem, że wyprawa do Norwegii sprawi, że już nigdy w życiu nie powiem, że jest mi zimno. Myliłem się. To było straszne. To, co działo się z moją głową, sprawiło, że prawie zemdlałem. Zacząłem się kręcić w głowie. Musiałem się wynurzyć. I wiecie co? Wtedy pomyślałem sobie, że zrobię uzupełnienie w wannie. Ale nie. To oznaczałoby porażkę. Ja chcę zrobić trzecią część. Nie dzisiaj. Nie w zimnych jeziorach Polski, ale na przykład w jakimś egzotycznym, ciepłym i przede wszystkim przeźroczystym morzu z delfinami, płaszczkami i przede wszystkim z porządnym pasem balastowym, żebym nie musiał pod tą wodą walczyć o utrzymanie równowagi. Podsumowanie nie będzie tutaj jakoś potrzebne, bo nic nowego by nie wniosło. Smako to fajne urządzenie dla mądrych ludzi, bo wszystko co fajne jest dla mądrych ludzi. I tym optymistycznym akcentem zaproszę Was w niedaleką, nieokreśloną przyszłość na trzeci i ostatni odcinek podwodnej konfrontacji Smako. Dzięki za uwagę i pozdrawiam. Idę dopompować butlę.